Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to jest drugi odcinek naszej wspaniałej serii, której jeszcze nie wiem jak nazwać, bo to również jest odcinek jeden po drugim, tak więc jeszcze nad tym nie myślałem, ale wracamy do naszej rozgrywki. Nadal gramy Faustem, mamy 40 lat, jesteśmy kuternogą, okrutną, ale sprawiedliwą kuternogą, trochę leniwą, lubieżną i żarłoczną, ale w miarę taką ogarniętą. No i będziemy sobie robili nowy imba charakter, jak najlepszy, mam nadzieję. Kol już też może być uczony, to też wezmę go na nauki do siebie. No, czemu nie? Darmowe. Darmowe, wszystko darmowe, to chętnie wezmę. No, ten dostał. Cierpliwego. No dobra, nie narzekam w sumie. Obaj będą mi potrzebni. Mam z nim wojnę, ale polepszam z nim sytuację. Znaczy, sytuację. Polepszam z nim stosunki. No już, plus 100. Walczę z nim o jego ziemię, ale nadal mnie uwielbia. Kocha mnie wręcz. No, pysznie. Mam dobrego dyplomatę, na to wygląda. Geniusza dyplomaty, a to ciekawe. Szkoda, że jest trochę taki stary. No ale... Ha, Impaler. No dobra, teraz tylko czekać, póki się nam nie podda. Król Louis. Twierdzi, że wygrywa wojnę. No, nie wyprowadzajmy go z tego błędu. Może nawet w tym samym czasie skierujmy nasze oczy. A właśnie, jak sobie radzi z innymi? No tutaj wygrywa, tutaj też wygrywa. Tylko ze mną praktycznie przegrywa, na to wygląda. Barcelona, jak sobie daje radę? Uuu, słabiutko. To jest dobry moment, żeby zabrać Barcelonie jej Menorkę. Aha. Sam poprowadzę ludzi. Nic wielkiego nie powinno się tutaj zdarzyć w Sardynii. Chcemy odważnych, dzielnych synów wojowników w imię Odyna i te sprawy. No to na szybkości sobie weźmiemy tą Menorkę. No, wojska. No dobra, teraz nie mam czasu zbytnio, ale jak... dobra. Moment. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No, w tym momencie... Niestety, ale... Trzeba najpierw... Komuś pokazać, kto tu rządzi. Mała armia powinna pójść szybko i poszło, nawet kogoś złapałem. Sprzedam od razu, a nawet dwóch biskupów. No świetnie. Dodatkowy darmowy hajs. Poddajesz się. A, nie chcę się poddać. No to się nie poddawaj, jak nie chcesz. No ja do niczego nie zmuszam, ale byłoby miło. Oszczędziłbyś trochę złota, bo... No, co tu wiele mówić. Tutaj wygrywa, a tutaj przegrywa. Znowu ktoś mi... Nie powiem, co robi z moją konkubiną. To jest moja prywatna konkubina, ludzie, no. Zaraz powinien Louis przejrzeć na oczy, jak będzie 100%. Może już chce się poddać. Twierdzi, że wszystko idzie po jego myśli. No dobra, no skoro idzie po twojej myśli. Za kilka sekund będzie 100% i będziesz musiał mi oddać to, co należy do mnie. Prawnie oczywiście. Jako król Sardynii. No, nasza córka wyrosła. Została jakieś słabe to.
A wydamy ją za jakiegoś człowieczka, żeby też matrylinearnie, żeby powiększyć naszą dynastię, poproszę. Świetnie. Korsyka należy do mnie. Okej. A mogłem oddać moim synom trochę. Dobra, to temu ostatniemu oddam. Miasto, proszę. Nie ma za co. Nie będziesz miał wykształcenia, bo... Bo tak, ale... Gutfried! Świetnie! Kolejni synowie. Więcej, więcej synów. Później będzie walka między nimi, ale co z tego? Chociaż też wielu z nich może się zamienić w zdobywców i mogą wyruszać na wyprawy. Takie właśnie, tak jak tutaj był ten jeden. Brnjolf, czy jak on tam. Tutaj, no przegrał. Nie, biały pokój. No to ciekawe. Żeby przyspieszyć trochę ten proces, to oblegę też Malorkę. Powinna się też szybko podać nasza Sesenada. Wygląda na rozsądną. Póki co mogę też odstawić moje okręty do doków. Może coś mogę tutaj zbudować. No niestety niewiele. Zbuduję może baraki. I w Caligari też baraki. Na Korsyce nic nie będę budował. Korsykę oddam któremuś mojemu synowi może. Ale jak już dorośnie dopiero. Teraz jeszcze nie. Trondelag. Z nim mam sojusz. No dobra. Aha, bo to jest brat tego z Trondelaga. No okej. Okay. Z całkiem dobrym wojownikiem. Dobrze, że go mam u siebie. Kolejne mogę mieć technologie. Teraz wezmę chyba... Albo znowu właśnie budowanie łodzi. Zbuduję sobie drugi poziom tego Castle Shipyardu. Czyli dokup. Co tam chcesz, człowieku? Jesteś prawilny. No dobra, możesz być moim nowym marszałkiem. Trenuj wojsko. Mamy coś nawróconego? Nie, niestety nadal katolickie, brudne. No ale co z tego? Będzie dobrze. No niestety. A pomęczymy też ludzi. Może zrobię też plota wielkiego. Mogę już uczyć córkę. No, niestety. Niewiele opcji. To niech idzie to na dobrą naukę. To wygląda porządnie. Wiedziałem, że tak będzie. I brat tego naszego kolegi. Mąż naszej córki zebrał armię najemników i podróżników i łowców przygód i rusza na kogo? Na Trondelag, na swego brata. O, to ciekawostka. No dobra, jak chcesz. Wtedy przyjęlibyśmy władzę w Trondelagu, bo jest on w matrylinearnym. Matrylinearnym małżeństwie z naszą córką. Co oznacza po prostu, że ich dzieci będą z dynastii matki, czyli po prostu z naszej dynastii. Co jest nam po prostu na rękę. Czy nasza pani jest gotowa się poddać? Nie.
Dobrze, więc... Czemu by nie uderzyć na Barcelonę? Albo po prostu zniszczyć jej armię. Rough terrain. Okej, 92%. Słucham. No. Można. Można. Menorka należy do mnie. Miasto oddam najmłodszemu synowi. Niech ma już jakby w posagu. Okej. Okay. No dobra. Zobaczmy, ile trwa nagranie.